Witam w krótkiej zapowiedzi. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, pojawia się kolejny odcinek nowej serii, czyli przeglądów zbiorczych marek mainstreamowych, którym jeszcze się generalnie warto zainteresować. Póki jeszcze te ceny na przykład pewnych unikatów nie poszybowały za bardzo w górę, gdzie mamy ten świetny stosunek cen do jakości, gdzie jeszcze mamy tę budżetowość, gdzie jeszcze mamy tę dostępność do różnych testerów, chociażby nie tylko w perfumeriach, ale też na przykład w drogeriach jest marka Berbery w pierwszym odcinku, marka Lalik w drugim, w trzecim, Klein, w czwartym będzie Kenzo, piąte będzie wybrane, także zapraszam serdecznie. Oprócz tego nagrałam filmik makijaż i perfumy. Najdzieńczyk perfumowy pewne odkrycia, w zasadzie dwa odkrycia o pewnej wyjątkowej, perełkowej i iście szlachetnie wyrafinowanej, iście prawdziwie realnie wyrafinowanej słodyczy z wiśnią. Coś co będzie czymś zupełnie innym niż Shary punk, czy shary ink, czy yy, wiśnia, ta red zmacone. Ale przykład arcy ciekawej słodyczy, która nie zdjąca, która nie jest płaska, która jest właśnie iście szlachetna, jakościowa, wyrafinowana i taki właśnie wyrafinowany, wieczorowy gourmand z pomysłem. A niestety często te słowa, podobnie jak seksualne, sensualne, zwłaszcza sensualne, jak i wyrafinowane i nie tylko szlachetne, są tak nadużywane. I skoncentrujmy się, gdzie faktycznie jest taka niestety, ale yy, rzadko yy, realna wyrafinowaność, realna jakość, realny, szlachetny gourmand. Niestety większość gourmand nie jest szlachetnych i niestety, ale poznawszy tysiące zapachów, mało który zapach uznałabym za naprawdę iście realnie wyrafinowane. Oprócz tego nagrałam też film z czterema ostatnimi nabytkami budżetowymi z mainstreamu oraz pięcioma czy okazjami na Oelixie. I na jakie cztery zapachy, właśnie budżetowe, mainstreamowe, w ramach tych marek w ogóle omawianych przeze mnie ostatnio, którym się tak przyglądam, te przeglądy, te krótkie oglądy i tak dalej, nad którymi się jeszcze zastanowić, i dlaczego na te cztery się skusiłam, i jakie to były budżetowe ceny, i o których będę jeszcze opowiadała.